Witam. Zapraszam na oprowadzenie z cyklu Sztuka z perspektywy. Nazywam się Kornelia Dzikowska i jestem autorką pracy, instalacji pod tytułem Próba Sił, prezentowanej w ramach cyklu Project Room 2020. I dzisiaj spróbuję przybliżyć Wam to, czego nie możecie zobaczyć osobiście. Jest to trudne zadanie, ponieważ instalacja zakłada, że obecność odbiorcy jest nieodzowna. W pewnym sensie odbiorca kreuje tą instalację, to jak ona będzie funkcjonowała, jak będzie się poruszać. Więc spróbuję zrobić dla Was to, czego nie możecie zrobić osobiście. Otwarcie drzwi do Project Roomu uruchamia całą instalację. Powietrze znajdujące się w tym pomieszczeniu zaczyna pracować, przemieszcza się do innych pomieszczeń i siła wiatru, siła przeciągu, który następuje w tym momencie, uruchamia całą formę, całą instalację. Wchodząc do pomieszczenia widzimy dość taką intensywną formę czerwieni, która zalewa nas z każdej strony, bo poza oczywistą tkaniną, która jest tutaj centrum naszej uwagi, to wszystkie ściany, podłoga również są czerwone. Nawet światło, które tutaj się rozlewa, poza tym, które jest widoczne przez tkaninę, wszystko ma barwę czerwoną. Pierwszy taki element, czy taka zagwozdka, to jest tkanina znajdująca się na ziemi. Jest pewnego rodzaju barierą, ale też oczywiście stanowi jakieś piękno w swojej formie, w tym jak układa się na niej światło, jak ona sama w sobie się formuje. Przypadkowe mniej lub bardziej kształty, które tworzy, są pewnego rodzaju takim znakiem zapytania dla odbiorcy, czy postanowi na nie wkroczyć, czy jednak zachowa to sakrum, nie będzie naruszał przestrzeni obiektu. W każdym razie, jeżeli już się zdecydujemy na to, żeby tutaj wejść, naruszyć tą przestrzeń, też generujemy ten kształt, tą formę tej instalacji, to jak ona będzie się kształtowała pod wpływem czasu, pod wpływem zwiedzających. No i myślę, że to, co nas przywodzi, to, co nas zwabia do tego, żeby wkroczyć na tą tkaninę, to jest to centrum, to rozcięcie w formie. Po drugiej stronie, w dość mocnej opozycji do tej części czerwonej, do tej części syntetycznej i wykreowanej, znajduje się część biała, do której możemy zajrzeć. Przywróciliśmy tam okna, które są naturalnym elementem tego pomieszczenia. Nawet okna zostały otwarte na oścież, co daje nam powiew świeżego powietrza. Też to powietrze uruchamia cały ten spór, w którym tkwi tkanina, tą próbę sił, która następuje między jedną a drugą stroną. Możemy zobaczyć kulisy tej formy, tego obiektu, którym jest
tkanina i to, jak na nas wpływa, jak my stojąc sobie w tym małym przeciągu, który tutaj został stworzony na odcinku tego rozcięcia, jak na nas wpływa ta siła zewnętrzna. Więc będąc już świadomym tego, co jest w tej dalszej części tego pomieszczenia, możemy w sumie oddalić się i spojrzeć na tą instalację w takim szerszym planie, na to jak wpada światło, jak ten podmuch powietrza pracuje względem tej formy, którą nadmuchuje. To mikrodrganie, to takie oddychanie tej instalacji jest, myślę, że tutaj takim kluczowym i najbardziej dramatycznym elementem. Warto wspomnieć o tym, jak układa się forma tej takiej teoretycznie zwykłej płachty tkaniny, jak dużo zaokrągleń, jakiejś miękkości się pojawia pod wpływem wiatru, jak to pracuje, opada, podnosi się teraz. I w sumie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co się zaraz wydarzy, bo to urasta, urasta, urasta. Za chwilę może nam się wydawać, że to, że już dosyć, ale to dalej napina się. Ta próba sił przez cały czas się odbywa. Przez cały czas jest wykonywana jakaś praca. Otwarte okna, znaczy odsłonięte okna wpuszczają nam światło zewnętrzne. Bardzo mocno ono wpływa i formułuje to jak instalacja wygląda. I dzisiaj mamy piękny dzień, piękne południowe światło, dzięki czemu możemy zaobserwować dosyć mocne tutaj prześwietlenia, które pięknie podkreślają figurę tej formy, tego obiektu. Oczywiście to światło się zmienia i nigdy nie wiemy, jak ta instalacja będzie wyglądać do końca. Jest tutaj pewna przypadkowość. Myślę, że to jest ten sam poziom przypadkowości, który jest w kwestii wiatru, w kwestii tego, jak się tkanina ułoży, ale to jest zaleta. Znaczy, to jest coś, co mnie interesuje i najbardziej pociąga, bo bardzo lubię obserwować to, co tworzy przypadek. I myślę, że w tej kwestii mamy tutaj bardzo duże pole do obserwacji. Te bliki światła, które odkładają się na dole tkaniny, są pewnego rodzaju takim życiem, jakimś tętnem, które się znajduje w tej przestrzeni. Myślę, że to łatwo będzie zaobserwować, jak sobie spojrzymy na cały obiekt z pewnego dystansu. Jak to światło pracuje, jak się odkłada. Odnosząc się do światła, które tworzy tutaj jakieś niezwykłe historie, to chciałabym zaznaczyć, że tkanina, którą wykorzystaliśmy do stworzenia tego obiektu przestrzennego, jest tą samą tkaniną, która znajduje się na Ziemi. I to jest niesamowite, jak różnie układa się to światło tutaj na płaszczyźnie płaskiej, która nie jest w żaden sposób prześwietlana. Zbiera to światło z jednej strony, dając taki nasycony, krwisty efekt, a z kolei strony mając ten z wrażenie pewnego zielonkawego, jakiegoś srebrzystego odbicia.
A zaś tutaj mamy wręcz taką krwistą czerwień, która no, zdradza nam w pewien sposób to, co się znajduje po drugiej stronie, ale też sama z siebie generuje światło, które jest gorące, jest jaskrawe, bardzo mocno nasycone. Teraz jak określiliśmy sobie parametry fizyczne tej instalacji, chciałabym opowiedzieć o tym, jak metaforyczne znaczenie przenosi się do tej zastanej sytuacji, do tego ciągle pracującego organizmu, do tej ciągle toczącej się walki. Ta czerwień w ilości swoich znaczeń i w tej ilości symboli, które niesie za sobą, podkreśla uniwersalność tej historii, tego, że ta próba sił, to starcie silnego ze słabszym, to starcie tego, co naturalne z tym, co narzucone, powtarza się w historii bez względu na rok albo na sytuację, w której się znajdujemy. A teraz zostawiam Was sam na sam z instalacją, tak żebyście mogli zderzyć Wasze własne wrażenia z tym, co Wam opowiedziałam.